Przed Wami niezwykły samochód, bo ta Toyota właśnie wróciła z rajdu Dakar Classic. Jak widać, jest troszkę poobijana, nie ma przedniej szyby, ale jeżeli również jesteście offroadowcami, którzy marzą o tym, żeby wystartować w tej kultowej imprezie, to dzisiaj Piotrek, mechanik, który budował ten samochód, i Michał, który jest kierowcą tego auta, odpowiedzą Wam na te wszystkie trudne pytania, ile trzeba wydać, żeby ten samochód przygotować, ile w ogóle kosztuje start na tej imprezie, a mnie najbardziej interesuje to, czy Dakar Classic jest imprezą wartą włożonego wysiłku i pieniędzy, ale zaczniemy bardzo optymistycznie od pochwalenia się całkiem dużym sukcesem. Przed Wami jest osoba, która przeżyła jako debiutant rajd Dakar Classic i przeżyła go z niesamowitym moim zdaniem sukcesem, dlatego że wystartowaliście po raz pierwszy, przejechaliście wszystko do mety z przygodami, o których opowiemy, a jednocześnie mogę tutaj powiedzieć, że byliście w tym roku najlepszą polską ekipą samochodową, bo osiągnęliście najlepszy wynik. I teraz mi, Michale, opowiesz, jaki to był wynik, żeby ludzie uwierzyli, że mówię prawdę. Michael Horodenski and his co-driver Arkadiusz Saliński. 23 miejsce w klasyfikacji generalnej Dakar Classic i trzecie miejsce, czyli podium w grupie H3, naszej grupie prędkości średnich. Rajd Dakar to jest marzenie wielu kierowców, aczkolwiek nie było to moim marzeniem. Przez wiele lat oglądałem Dakar trochę tak, jakbym oglądał loty w kosmos. To czy kibicowałem zawodnikom, lubiłem tę rywalizację, ale nigdy się jakby nie widziałem na tej imprezie. Offroadem zajmuję się w tym roku mniej 20 lat. Do momentu, kiedy pojawiła się pierwsza edycja Dakar Classic i zobaczyłem, że tam kierowcy startują samochodami, którymi ja lubię jeździć, czyli z lat 90. I jest to troszeczkę inna rywalizacja, to jest nowa klasyfikacja, nowa kategoria, a zawsze w czymś nowym można coś fajnego zrobić. Pewnie mało kto uwierzy, ale samochód, którym jechałem rajd Dakar Classic, jest na bazie takiego, jak stoi za mną, czyli Land Cruisera 80. To jest akurat moja wersja cywilna, turystyczna, ale jest to mój ulubiony model Land Cruisera i nam posłużył jako baza do budowy rajdówki. Toyota jest ze mną od 20 lat. Był to mój pierwszy samochód terenowy, zresztą wybrany świadomie, na taką świadomość, jaką miałem 20 lat temu. Robiłem wstępne poszukiwania terenówki do tego, do czego wtedy była mi potrzebna. I od 20 lat jeżdżę Land Cruiserami. Lubię te samochody, lubię je zmieniać, lubię jeździć różnymi samochodami. Miałem w swojej karierze ponad 20 różnych modeli Land Cruiserów. Teraz jestem z 80 i pewnie tak już zostanie. Natomiast jeśli chodzi o Dakar Classic, no to baza, jako baza rajdówki, jest to jeden z najlepszych samochodów do Dakar Classic, jeśli chodzi o jego jakby już wytrzymałość, już konstrukcję samochodu bazowego. A to, co robiliśmy później w rajdówce, no tylko jeszcze umocniło ten samochód, żeby on jechał tak, jak jechał podczas imprezy. W tym roku startowało 86 pojazdów, w tym kilka ciężarówek. Najbardziej licznym modelem była 80. Ponad 15 albo 16 samochodów to była 80 i 80 wygrała w tym roku i wygrała w zeszłym roku. Duży samochód, stabilny, ciężki w swojej bazie, potem byśmy go odchudzali w rajdówce, ale generalnie jest to bardzo dobre, komfortowe i wytrzymałe auto. Pewnie wiele osób teraz będzie chciało kupić ten model Toyoty, tak go tutaj wychwalamy, ale najpierw proponuję przeczytać naszą najnowszą książkę, gdzie ten model jest oczywiście przez nas opisany, jak i setka innych terenówek, które nadal są dostępne na polskim rynku. Także moim zdaniem jest to świetny poradnik właśnie przed zakupem terenówki. Nazywam się Piotr Sołtys, jestem właścicielem firmy Solter Motorsport. Michał nas wynajął, obsługiwaliśmy go na Dakarze, od zbudowania auta po obsługę od A do Z. Bardziej musieliśmy go przeglądać, czyli żeby wyłapać luzy, wiadomo, no, na mostach sfoczni, zwrotnic, łożyska, kasować luz na piastach, sprawdzać klocki, czy coś nie pękło, czy nie uderzyli, czy amortyzator nie wyciekł, czy coś się nie wyciekło. Nie mieliśmy takich rzeczy, że musimy wymieniać co odcinek. To bardziej były takie sprawdzanie i kontrolowanie, no bo no nic się nie, jakby, no dosyć niezawodne to auto wyszło, bo dużo zeszliśmy z masy i bardzo dobrze się spisywało. Wiadomo, Michał też jakby dosyć
systematycznie, ale rozważnie jechał, no bo zależało mu, żeby ukończyć. Porównując seryjną Toyotkę z tym, co tutaj stoi za tobą, to jestem przerażony. To aż tak mocno trzeba modyfikować samochody, żeby startowały na takich rajdach jak Classic Dakar? To zależy w jakiej klasie, bo nasze założenie było takie, żeby to nie było 80 z klatką i z jakimś tam lepszym zawieszeniem, tylko auto, które będzie uniwersalne, później może pojechać na jakiś Maroko Challenge, żeby było auto, które da fan zabawy i było niezawodne przy dachowaniu i żeby można było się pobawić, nie? Budżetowy samochód dakarowy, myślę, że to jest koszt około 100 tysięcy euro. Taki przygotowany do tego, żeby przeżyć ten rajd. Składowy samochodu, to jest baza. Ten samochód trzeba po prostu kupić. Następnie to są elementy, w tym przypadku ramoklatki, konstrukcji tego całego samochodu. Potem jest zawieszenie, potem jest przygotowanie silnika i skrzyni. No to nie może być taki silnik i skrzynia, co jeździło 30 lat samochód. To wszystko musi być zrobione prawie że na nowo. Cały układ chodzenia jest zbudowany tutaj od nowa. Wszystkie elementy, które były w samochodzie, zostały wyrzucone. Mówię takie eksploatacyjne, rurki, nie rurki, kabelki, przełączki, złączki, to wszystko jest tutaj nowe. I w dodatku specyfikacji motosportowej, czyli lekkie, wytrzymałe, na temperatury, na obciążenia i tak dalej. No oczywiście osprzęt, całe elementy zawieszenia, fotele, pasy, zbiornik bezpieczny, system gaśniczy, 20 kół terenowych, tak? Elementy poszycia, to wszystko no, daje sumę na końcu, która jest taka, nie inna. Kokpit chciałem, żeby zachował się jak najbardziej oryginalny. Pod tym flokiem zobaczysz, że kształty deski są takie jak w desce poliftowej. Natomiast wielu elementów po prostu nie ma. No zegary zostały, dodatkowe tutaj zegary, wskaźniki do turbiny i do tych spraw silnikowych. Nawigacja, część ta komputerka na regularność. Tutaj jest zamontowany IRI-TRAK, czyli ta puszka bezpieczeństwa, która komunikuje się przez satelity z organizatorem. Jakieś włączenie blokad. Oczywiście gaśnica, system gaśniczy za mną, taka skrzynka, gdzie mamy tam podstawowe rzeczy, jakieś tam dokumenty i tak dalej. I wszystko, co jest niepotrzebne, jest po prostu stąd wyciągnięte. Fotele rajdowe, pasy rajdowe, to jest jakby rzecz obowiązkowa. Tutaj mamy też camelbacki, czyli sobie wpinamy tutaj bidony z wodą do takiego szybkiego spożywania płynów. Klatka bezpieczeństwa, kierownica zdejmowana, żeby też łatwiej się z nią posługiwać. Jedziemy. W kategorii Dakar Classic samochody startują w czterech grupach prędkościowych. Mówię o prędkościach średnich, które narzuca organizator na odcinkach sportowych. I wybór tej grupy determinuje również wybór modyfikacji do samochodu. Im wyższa grupa, H1, H2, H3, H4, tym samochód no, musi być lepiej przygotowany, żeby mógł spokojnie znieść trudy takiej jazdy. Więc jeżeli chcielibyśmy startować w kategorii H1, to modyfikacje mogą być dużo mniejsze niż w H2, w H3 i w H4. Pod maską jest silnik diesla z turbiną o pojemności 4,2 litra, mocy 170 koni mechanicznych. Ja akurat lubię skrzynię manualną. Pompa wtryskowa, wtryski zrobione, turbina zmodyfikowana, no tak, żeby była frajda jeszcze z tego auta. Przed Baja Poland mieliśmy go na 200, chyba 230 i chyba 680 Nm, ale na sam Dakar żeśmy trochę zmniejszyli, bo baliliśmy się, żeby przeżył. Następnie jest zbudowana ramoklatka, która po pierwsze ma tutaj tę część związaną z bezpieczeństwem kierowcy i pilota, a tutaj jak widzicie jest też wyprowadzone takie orurowanie, które po pierwsze trzyma zawieszenie do sztywnych mostów, po drugie jakby chroni tę część samochodu właśnie przed takimi przypadkami, jak mieliśmy na Wydmach. To są wloty powietrza do układu chłodzenia. Kolejnym elementem przygotowanym na sytuację typu wypadek przodem samochodu jest przeniesienie układu chłodzenia na tył, czyli cała chłodnica, wiatraki są przeniesione na tył samochodu. Czyli tamte czarne chrapy to są wloty powietrza, a tutaj powietrze ucieka
do tyłu i w tylnej klapie są również takie wyloty tego powietrza, żeby to gorące powietrze wychodziło na zewnątrz, nad kołami, żeby tutaj też ta temperatura była na tyle niska, na ile da się ją zrobić. Tu przy okazji widzimy dakarowe opony BF Goodrich KDR. To są z opony, które odkupiłem używane od zespołu X-Ride 3 lata temu. Także oni tego używali na jakichś testach. Ja jeszcze użyłem na rajdzie Dakar i świetnie się spisywały. Nie mieliśmy żadnego przebicia opony podczas żadnego z odcinków sportowych. Też rajdowe felgi z bedlockami po to, żeby móc spuszczać ciśnienie, zmieszać ciśnienie w oponach, głównie na tereny piaszczyste. W sumie mieliśmy 20 opon, z czego mieliśmy 10 czy 12 gotowych kół. Także musimy szybko to zamieniać. A cóż to za mosty są w tym samochodzie? Nie wyglądają na Toyotowe. Mosty są japońskie, wzmocnione, bardzo dobre. Mieliśmy mosty oryginalne i one całkiem dobrze wytrzymywały na testach w Tunezji, ale stwierdziliśmy, że też chodzi o przełożenia i jakby o obciążenia, że skorzystamy z mostów tutaj patrolowych i to był dobry element, zwłaszcza, że jeszcze są wyciągnięte tutaj wahacze, także to naprawdę to bardzo fajnie pracuje i całe zawieszenie jest bardzo ładnie zestrojone i świetnie wybiera. Jednym z droższych elementów tego samochodu jest zawieszenie, czyli zestaw coilovera, czyli amortyzatora i sprężyny w jednym. U mnie jest to zestaw Donera, bardzo dobry. Z tyłu również są amortyzatory typu coilover Donera, to też ten jeden z droższych elementów tego samochodu. Widzimy też elementy ramu klatki. Rama jest ucięta, duża część ramy po prostu nie istnieje. Jest zrobione zawieszenie typu folding, to wszystko znakomicie jest wystrojone. Zbiornik paliwa, w tym przypadku 120-130 litrów, plus tutaj wchodzą jeszcze dwa koła, skrzynka serwisowa, podnośnik, tutaj mamy jeszcze trapy i to wszystko jest zamykane plastikową klapą, żeby ten samochód był jak najlżejszy. To, co pewnie zwróciliście uwagę, to, że ta przestrzeń tyłu samochodu jest skrócona względem oryginału o mniej więcej 20 parę centymetrów, żeby po pierwsze zmniejszyć masę, ale też żeby zwiększyć kąt zjazdu, głównie chodzi o jazdę po wydmach. Tak przygotowany samochód rajdowy ważył około 2200 kg bez pilota i bez kierowcy. W porównaniu do seryjnej jest to około 500-600 kg mniej. No bo głównym problemem to jest zawieszenie i masa. Nie ma zawieszenia. Jak jest słabe zawieszenie, to te nadobiciach, ileś tych udarowych uderzeń, wszystko rozsypuje się, całe auto. Nawet dobrze przygotowane zaczyna pękać i tak dalej. Jak jest dobre zawieszenie, które tłumi, pochłania, nie ma tych, że te wszystkie uderzenia udarowe idą po całej konstrukcji, wszystko pęka, rama, mosty, karoseria. To druga masa, bo przy wywrotce, no to strasznie, im cięższe auto, tym większa destrukcja podachu. Zresztą jest tak, że nawet klatki w tej chwili są do 2 ton liczone, albo powyżej 2 ton. Mamy też podnośnik hydrauliczny, nie używamy high lifta, on jest za ciężki, za wolny do takich rzeczy, tylko hydrauliczny, rach, ciach, ciach, to wszystko działa znakomicie. No oczywiście rękawice, tutaj mamy też strzykę z takimi rzeczami jak taśma, jak lina, jak szekle, jak rękawice, podstawowe narzędzia, które mogą być potrzebne, typu kombinerki, jakiś śrubokręt, młotek, to wszystko tutaj mamy ze sobą. No i właściwie tyle, staramy się jechać, więc w rajdach takich jak Dakar Classic nie o to chodzi, żeby się zakopać i żeby się wykopywać pół dnia, tylko o to, żeby się nie zakopać, żeby być jak najszybciej na mecie. Rajd Dakar Classic to nie jest tania zabawa. No niestety trzeba się przestawić na kwotę euro. Jest to rajd robiony przez Francuzów dla Europejczyków, którzy są w strefie euro, czyli wydają i zarabiają w euro. Trochę łatwiej sobie mówić o tym, że wpisowe na rajd dla załogi takiej jak nasza to jest 18 tysięcy euro. Oprócz tego dochodzą opłaty za każdego mechanika, za samochód serwisowy, za przyczepę i tak dalej. Ale co za to mamy? Po pierwsze mamy udział w fantastycznym rajdzie, prawie 3 tygodnie w Arabii Saudyjskiej. We wpisowym mamy transport całego tego sprzętu sportu europejskiego do Arabii Saudyjskiej i z powrotem w tym roku była to Barcelona. Mamy przygotowanie trasy, obsługę medyczną, catering,
wszystko, co się dzieje na rajdzie, paliwo do rajdówki, to wszystko jest w cenie. Do naszego budżetu samego wpisowego na rajd musieliśmy doliczyć głównie doloty z Europy do Arabii Saudyjskiej z powrotem oraz transport naszego całego sprzętu z Wrocławia do Barcelony i z powrotem. Suma wyszła około 80 tysięcy euro. I dużo, i mało. Kwota nie jest mała, jak jeśli patrzymy na kartkę, ale to, co osiągnęliśmy dzięki temu i jakie są składowe tego wpisowego, uważam, że to jest całkiem niezła inwestycja, niezła zabawa. Kolejna Toyota to jest auto prasowe, które też, jak widać, musi być porządnie zmodyfikowane, żeby w ogóle poruszać się legalnie po trasie Dakaru. Tutaj też są mosty z patrola, które zresztą udało się wygiąć, co świadczy o tym, że to jest jednak ciężka trasa nawet dla samochodów prasowych. To jest ambitna prasówka, bo to jest tak, że pewnie można by nią spokojnie przejechać, no ale chce się całą trasę poznać, bo to jest tak, że wiadomo, jak się puści osoby, które całe życie marzą o Dakarze do prasówki, to wiadomo, że chcą całą trasę po prostu zwąchać, no to a tu, a tam, no także i dlatego ona też tak wygląda. To jak się gnie most z patrola? Niska wydma, prędkość, która się nagle urwała, to było wcześnie rano, ruszyliśmy za Michałem na odcinek, zeskoczyliśmy i ugięło tylnią pochwę, po czym na autostradzie, już na powrocie, jak odebraliśmy z Hiszpanii, ukręciło połysk i odpadło koło. Wybór tego auta mnie w ogóle nie dziwi, dlatego że no, to jest zawsze dawca części zapasowych w razie potrzeby, ale gdyby tego było mało, to oczywiście na ciężarówce serwisowej też jest kolejna Toyota w częściach. MAN serwisowy, zwany przez nas Mimi, MAN 6x6, którym poruszał się Piotrek i Andrzej. Do tego była dołączona jeszcze przyczepa 7-metrowa, do której wchodziła rajdówka na czas transportu z Wrocławia do Barcelony i z powrotem, a podczas rajdu była teraz przestrzeń do spania. Czyli na Dakar nawet Classic bez takiej ciężarówki to nie ma sensu się wybierać? Sama rajdówka to nie wszystko, jeśli chodzi o rajd. Potrzebne są części. Myśmy mieli dużo części zapasowych, które mogłyby się przydać podczas Dakaru. Z większości nie skorzystaliśmy na szczęście, no ale chociażby szyba, czy te elementy, które były wymieniane po prostu według rozpiski, musiały być. A to waży. Żeby to przewieźć, ten ładunek, to musi być odpowiedni samochód. Poza tym Dakar wymaga również samochodów, przynajmniej zabędem 4x4 na 4 koła, ponieważ biwaki są na pustyniach i żeby te samochody serwisowe mogły spokojnie wyjechać z takiego miejsca biwakowego, no muszą być do tego odpowiednio przygotowane. Więc większość ekip ma ciężarówki 4x4, 6x6 albo 8x8. Pierwszy raz mam okazję zobaczyć takie miejsce i wnętrze takiego sprzętu na żywo. No i tu na przykład jest wielki stół roboczy z madłem, z narzędziami, elektronarzędziami. Także powiem Ci, Adamie, że tu jest lepiej jak w Twoim garażu. Wszędzie jest lepiej niż i czyściej. To przede wszystkim. Zobacz, jak jest ładnie poukładane wszystko. Wiesz, Paweł, ja sobie dzisiaj uświadomiłem, że jednak ten Dakar to jest duży taki wysiłek i trzeba mieć duże zaplecze. I ludzie... Ja bardzo podziwiam logistykę tego przedsięwzięcia, no bo jednak, tak jak już tu rozmawialiśmy wcześniej, to jedną rajdówkę budujesz, a drugą bierzesz w częściach właśnie na takiej ciężarówce. No i musisz... No najlepiej jakbyś nie zapomniał jakiejś ważnej części ze sobą zabrać. Także logistycznie jest to naprawdę ciężkie do ogarnięcia według mnie. Ja zawsze lubię podkreślać, że jesteśmy profesjonalnymi amatorami. To znaczy amator tutaj wyznacza, że jeździmy jakby jako własne hobby, własna pasja. Nie jesteśmy zawodowymi kierowcami. Ja nie jestem zawodowym kierowcą rajdowym, któremu się płaci miliony euro, żeby prowadził super samochód. Natomiast przygotowuję się profesjonalnie do tego, żeby każdy rajd ukończyć i być na dobrym miejscu. I na tym to polega ten profesjonalny amator, według mnie. Dakar Classic to jest taka kombinacja rajdu na regularność z rajdem nawigacyjnym. To znaczy podczas sekcji sportowych, na przykład 300 km, mamy pewne takie, powiedzmy, małe etapy, małe odcinki, na których musimy wykonać pewne zadania. Jedno z tych to jest rajd na regularność, czyli mamy przejechać odcinek z punktu A do punktu B z zadanymi prędkościami średnimi. Te prędkości średnie ustala organizator
I mamy całą rozpiskę, mamy poza roadbookiem tabelę prędkości. Ja muszę na przykład przejechać pierwsze 3 km z prędkością średnią 60 na godzinę. Po tych 3 km zmieniam na prędkość 75 na godzinę przez kolejny jakiś odcineczek. I takich odcinków jest ileś tam przede mną. Ja muszę cały czas pilnować tej prędkości średniej i odstępstwo tej prędkości średniej kończą się punktami karnymi dla załogi. Natomiast odcinki nawigacyjne to jest takie trochę żeglarstwo na pustyni. Dotrzymujemy punkty azymuty i musimy pokonać na przykład 100 km po pustyni takimi żebymi skokami. Na przykład z tego punktu mamy azymut 148 i mamy jechać 5 km. Po dojechaniu do punktu mamy kolejny azymut, kolejną odległość i tak szusujemy sobie po pustyni. I tego typu próby sprawnościowe, regularnościowe łączą się później w klasyfikację generalną tę punktów karnych zdobywanych przez cały rajd. Na regularności są to punkty karne za odstępstwa na bramkach od prędkości średniej. Tych bramek jest kilka, kilkanaście, nigdy nie wiemy ile ich jest. To organizator nie mówi tego, nie wiemy w których to jest momencie. Musimy cały czas pilnować tej prędkości średniej. Na nawigacji mamy odstępstwa od tej jakby idealnej linii prostej między punktami, czyli tak jakby z długości pokonanego odcinka. Oczywiście mamy punkty za spóźnienie. Nawigacyjne odcinki mają swój limit czasu. Jeżeli przekroczymy, to mamy punkty karne. I wszystkie spóźnienia jakby na rajdowe, takie na punktach pomiaru czasu, też za każde spóźnienie mamy punkty karne. Za nieukończenie etapu mamy punkty karne, za nieukończenie odcinków mamy punkty karne. Suma summarum tego się robi czasami nawet i kilkadziesiąt tysięcy w przypadku tych ostatnich załóg. Nie ma szyby, nie ma dachu, ponieważ na 7 etapie ten samochód wyrolował. No czasami nie wyrolował, ja go wyrolowałem. Michał dzwoni na satelitarny telefon, my jesteśmy w podróży, w aucie prasowym, gdzieś tam podążamy za nim i dostajemy informację, że dachowali i uzgodniliśmy, że jak cokolwiek się wydarzy na trasie, to Michał do mnie dzwoni i ustalamy procedurę, co robimy, czyli czy holują się, przy dachowaniu mieliśmy taką procedurę, że postawić na koła, sprawdzamy płyny, wszystkie, oleje i tak dalej. I dopiero jak oleje, to czy olej się nie przelał na tłoki, czy mogło odpalić, żeby nie pogiąć korbowodów i tak dalej. Michał dzwoni, że postawili się na kołach, że ich postawili. Dojechał do nich ciężarówkę, u której mieliśmy wykupione holowanie w razie drajalki po trasie. I oni mówią, że nie ma oleju w silniku. No to ja mówię, to nie próbujemy odpalać, bo mówisz, że w ogóle na bagnecie. No mówię, no i jeśli z zewnątrz nie jest wylane, bo sprawdzili i kasztanka i tak dalej, no to mówię, no to dostał się na tłoki. No tu w tym silniku jest tak, że nie ma świec żarowych, no i dla nich byłoby ciężko wydmuchać olej z tłoku, bałem się, że pogną korbowody, to sznurek, holujcie się na bazę. Po dotarciu na biwak na holu, co też no, nie było takim prostym elementem, bo mieliśmy do pokonania jeszcze 150 km po pustyni i potem jeszcze 140 dojazdówki po asfalcie na holu za ciężarówką. To też przygoda sama w sobie. Ale dojechaliśmy na biwak, no oczywiście już na biwaku sędziowie techniczni wiedzieli o naszym wypadku. Zobaczyli samochód, który był no, tutaj bez przedniej szyby, tutaj trochę pogięty. No i przyszli, popatrzyli na rury i mówią, że koniec. Mówię, no jak koniec? Zaczęła się dyskusja na temat odbudowy tego samochodu. Sędziowie nie do końca byli przekonani, że jesteśmy jako zespół w stanie naprawić samochód tak, żeby on wystartował do kolejnego dnia. Największy problem było przekonać, najpierw, że zdążymy, że zrobimy to według procedur, o sędziów organizatora, no to też Sujit nam pomógł dużo, bo oni jeszcze wszystko francuskojęzyczni wytłumaczyć, wiesz, dostajesz, pokazać im badania klatki, bo robiliśmy w Instytucie FIA, jak projektowaliśmy auto, to mieliśmy wszystkie badania, wyliczenia i przekazać im, o co nam chodzi po francusku, to jest ten, ale Sujit nam pomógł, przekonaliśmy, dostaliśmy zgodę właściwie tak, że żebyśmy dali nam w ogóle szansę, to powiedzieli, że ja im powiedziałem, za 2 godziny przychodzicie, jest otwarty dach, bo oni mówią, a jak pospawamy, ja to wiem, my otwieramy dach. I powiedziałem, że za 2 godziny się spotykamy, będzie otwarty dach i będą oczyszczone, wycięte rury, bo oni powiedzieli, że te rury zabierają, że nie było, że nie możemy prostować, nic, tylko wymiana, ich tylko interesuje, że po 2 godzinach, jak powiedzieli, że nie, że przychodzą i sprawdzają, czy
jest wycięty dach, wycięte rury i oczyszczone powierzchnie rur, gdzie spoiny węzły, i że nie weszliśmy, wiadomo, szlifierką w strukturę tych głównych pałąków. I jeśli tak, to oni wtedy nam dają szansę, że rano, jeśli zrobimy, no to okej. Okay. Od godziny 20 rozpoczęła się walka z czasem, już nie moja, tylko mechaników, którzy w 8 godzin odbudowali samochód tak, że następnego dnia na pierwszy rzut oka ciężko było odróżnić, że ten samochód miał jakikolwiek wypadek. Największy problem było ze zdobyciem rur, się okazuje. No, ja wiesz, pierwszy raz na Dakarze, to wsiadłem na rower. Pierwsze pojechałem do Korka, który już tam z X-Ride'em kupę lat jeździ. No i mówię, wiesz, że skąd rury? No bo jedną dostaliśmy od Porsche, jedną rurę mieli taką z chromolibdenu, o odpowiednich ściankach i grubości. No ale to wszystko za mało. Już nawet mi patrzyliśmy, że może z prasówki wytniemy rury, oczyścimy z farby, ale wytniemy rurę z prasówki i koniec. I najwyżej prasówką nie będziemy wjeżdżać na trasę. No ale wsiadłem na ten rower i zacząłem po tym kampie całym jeździć. Pojechałem do Korka, Korek mówi, że dobra, no w X-Ride'zie nie mają. Bo mówi, że jak w X-Ride'zie jest taki gruby dzwon, to już jest krzyżyk pod plandekę i koniec. Mówi, żeby do overdrive'u pojechać, bo w overdrive'ie no takie walki podejmują, że to do Hiluxów. No. No i w overdrive'ie mnie chłopaki poratowali rurą, za którą się do tej pory jeszcze nie rozliczyłem, bo nie mogłem później utrafić ich. I jedną z tych atraksu. No i tak żeśmy zesztukowali po kawałkach. Tu 1,5 metra, tu 2. No i oszczędziliśmy prasówkę. I uważam, że w ogóle no, mechanik rajdowy to jest, nie wiem, jak komandos, ratownik w helikopterze, że jest akcja i nie ma, że kurczę, jeńców nie bierzemy, jest walka do końca w czasie i trzeba być też jak w sporcie, no to jest tak jak powinna być dyscyplina na Dakarze, jakby wyścig mechaników, w jakim czasie zbudują, odbudują, bo muszą spiąć tyłek, myśleć. No i wiadomo, że całą noc nie śpisz, to jeszcze, ale szybko działać, nie? I jeszcze pod presją czasu, że 2 godziny, godzina, 30 minut. I wierz mi, że zaczynają ci się wszystko. Ja na przykład nie byłbym w stanie skręcić kolektora ssącego, jak już wiem, że mam 30 minut do startu, bo bym bał się, że coś wsypię. Także to naprawdę, to jak mechanik działający pod presją czasu, to jest zarąbiście. To wszystko furczy, wiesz, tną, no i oni się muszą znać, żeby to po kolei zrobić, nie? Ale to jest zarąbiste, to chyba najbardziej mnie kręci. Najtrudniejsze są wydmy. No raz, że miałem przygodę i stąd się wzięła, tak? No, że przez to się wzięła, bo się wzięła. A jest to najtrudniejszy teren do pokonania. No, kopny piach, podjazdy, zjazdy, czasami nawet niebezpieczne, no i trudności nawigacyjne. Trzeba po prostu ten teren bardzo dobrze czytać i go pokonywać. Jedyne zakopanie, jakie mieliśmy, było właśnie w takiej jednej sekcji wydmowej, gdzie po prostu zboczenie z tego idealnego szlaku o kilka metrów w prawo skończyło się po prostu zakopaniem na godzinę. Trzeba było się z tego w jakiś sposób wydostać. Trudne też jest jazda po hamadach z dużymi prędkościami, no bo nawet są te prędkości mniejsze, to są takie przeszkody bardziej geometryczne, przestrzenne. Natomiast tam, gdzie jest płaska hamada, no to wiadomo, że organizator chce utrudnić i nawet sam nazywał, że słuchajcie, że jutro będzie odcinek, że ostatnie 100 km to taka typowa hamada, jak to mówił, w stylu WRC. Twarde podłoże, dużo takiego szutru, żwiru i tam prędkości dochodziły do 95 średniej, to ja miałem na zegarze sami 130. Na Dakar trzeba pojechać dobrze przygotowanym autem, z dobrym serwisem i dobrze przygotowanym fizycznie. Bo to jest tak, że on idzie. To nie jest tak, że wraca się na kamp, masz raz, tylko wraca się na kamp, rano się wyjeżdża. Jak już się coś poślizgnie, nie wiem, coś się zepsuje, to przyjeżdża się, jak już kamp startuje. No i to jest tak, że jak nie zmieścisz się w trybach, to wylatujesz, to później ciężko wrócić. No, to jest chyba najgłówna trudność, czyli odległość i że wszystko musi być w czasie, że no nie ma możliwości zostać, coś sobie naprawić dłużej, no bo już całe obozowisko się zwija, wszyscy wyjeżdżają. Ciężarówki muszą wyjechać przed... Moje chłopaki musiały, nasz cały team musiał wyjechać z kampu przed pierwszym zawodnikiem,
Czyli musieli naprawić auto, wszystko zrobić i wyjechać zanim oni wyjeżdżali, czyli w nocy wyjeżdżali, bo później dopiero mogli wyjechać, jak już wszyscy zawodnicy. Odległość i czas. Dwie rzeczy. W Polsce jakieś dziwy, nawet rajdy Mistrzostw Polski, no to rajd ma długość 300. Baja Poland, eliminacja Pucharu Świata ma 600 km cały rajd, który trwa 3 dni. Na Dakarze mamy 600 km dziennie do pokonania. Dzień po dniu z jednym dniem przerwy. 7300 km przejechałem w 12 dni. Codziennie prawie 600 km. Dojazdówki, teren, sekcje sportowe. I to jest jakby zmęczenie i materiału, i ludzi, i pilota, i ekipy. To wszystko jest jakby, wszystko jest w skali. Jeden rajd w Polsce, a tu mamy 12 rajdów, jeden po dniu. Powiedz mi, czy rzeczywiście rajd Dakar jest wart tych wydanych pieniędzy, tego czasu poświęconego na to, żeby tam przygotować samochód, pojechać i tak dalej. Przeżyłeś, wróciłeś. Jakbyś w takiej skali od 1 do 10 ocenił to, co przeżyłeś na tym Dakarze Classic? Myślę, że 15. W skali 1-10. Aż tak? Tak. To jest niesamowite przeżycie. Znaczy, jeśli ktoś się interesuje offroadem, nie tylko sportowym, ale po prostu offroadem, lubi jazdę w terenie, dodatkowo jeszcze lubi jazdę szybką, do tego jeszcze lubi coś takiego jak rajdy na regularność, nawigację, te przygody, jazdę po wytmach, to nie ma lepszego miejsca. Plus do tego, że jest to impreza spektakularna, jeden z najstarszych rajdów na świecie, prawie 50 lat historii, niesamowite tereny, świetnie przygotowana trasa, a na biwaku spotykasz się ze swoimi kolegami rajdowymi. Nasser Al-Attiyah, Stefan Petenazel, Carlos Sainz, to są twoi koledzy rajdowi. Tak, czyli można powiedzieć, że nadal pomimo tylu lat istnieje coś takiego jak taka magia Dakaru i taki, może nawet nie chodzi o słowo prestiż, czyli coś takiego magicznego się tam wydarza, że przyjeżdżasz i mówisz, przeżyłem to i rzeczywiście było warto, tak? Jest i magia, jest i prestiż. Sama trudność rajdu polega, poza tym, że są przeszkody terenowe, to jest długość rajdu w kilometrach, długość rajdu w czasie, 12-13 etapów, 2 tygodnie spędzone w terenie, znakomite nazwiska, 50 lat historii, to jest top of the top. To nie ma nic lepszego na świecie, jeśli chodzi o offroad. Człowiek się zaraża i chce wrócić tam. Jeżeli jesteście spragnieni większej ilości informacji, to zapraszam na kanał Michała. Jest dużo bardzo fajnych, ciekawych, długich filmów pokazujących, jak wyglądała taka rajdowa rzeczywistość. Wiemy, że dużo polskich ekip startowało na tym rajdzie, więc jeżeli chcecie nam opowiedzieć, jak to wyglądało z waszej perspektywy, to oczywiście proszę o kontakt z Terenwizją. My z przyjemnością do was przyjedziemy, oczywiście bez żadnych kosztów. No i chcemy też zaprosić nowych zawodników, żeby im pomóc. Mamy na to plan. Mamy na to plan taki szkoleniowo-przygotowawczy. Jeśli ktoś by chciał wystartować w Dakarze 2026, to zapraszamy, pomożemy w tym przedsięwzięciu. Mhm. Gołąb, słyszałeś? Czyli mamy 2 lata, żeby kasę zgromadzić na to wydarzenie. Myślę, że jako Terenwizja powinniśmy jakby raz w życiu to przeżyć, jako kierowcy. To musimy wyprzedać garaż i może jeszcze trochę dołożymy przez te 2 lata i styknie. Tutaj mamy doświadczonego kierowcę, który będzie nas szkolił. Tutaj mamy świetnego mechanika. Co nam tylko brakuje? Toyoty! Nie no, Toyoty też mamy. Kasa, tylko i jedziemy. Przygotujemy twojego FJ-a, przygotujemy.